Cześć, witajcie kochani w Pepkowiczy. Jestem w Pepko i chcę wam pokazać fajne pojemniki. Patrzcie, do przechowywania żywności. On jest taki solidny, to jest plastyk. I słuchajcie, gdzie tu jest cena? Cena to jest 30 zł. I czekajcie, to mi wygląda na takie jednak szkło, bo to jest ciężkie dość. O, taki. I tutaj można powietrze po prostu chyba wziąć tak, żeby się nie dostawało. Więc ciekawe. I patrzę tutaj. Co to jest? Jakiś taki, słuchajcie, pojemnik. Za 5 zł. Nie wiem, do czego by można go było wykorzystać. Dajcie znać, na co byście go wykorzystały. Tu mam kolejne. No to jest szkło raczej. 17 zł. I tak patrzę, że chyba się nadaje też do zmywarki. No. Są dość ciężkie, powiem wam. I tu mamy plastikowe takie pojemniki. I tu są zestawy, 2 sztuki, 7 zł. I tu, kochani, do lodów. U mnie to się za bardzo nie sprawdziło, ponieważ się patyczek złamał, powiem wam. Za 6 zł. Dajcie znać, czy to mieliście, czy u was się sprawdziło. U mnie nie. Tu mamy takie zestawy. I zaraz wam powiem. Za 10 zł. O. No i tutaj, słuchajcie, kolejne pojemniki do przechowywania. I zaraz zobaczę cenę. Cena 12 zł. Taki pojemniczek. No, zobaczę, czy to jest ten sam? Nie. Ten jest większy. O. Żeby otwarte już rzeczy przechowywać. I fajnie to się sprawdzi w lodówce, słuchajcie. Cena 25 zł. Tam jakiś jest, już nie otworzę, słuchajcie, teraz nie dam rady, bo filmuję, ale jest jeszcze jakiś jeden pojemnik. Nie, raz, dwa, trzy są, tu są, patrzcie. O, 3 takie pojemniki. Zestaw pojemników i jeszcze raz cena 25 zł. Tutaj takie fajne śniadaniowe. Zobaczymy cenę. I cena 5 zł. I to jest mój kolor. Teraz wam pokażę. O. Super. O, taki na sałatkę, kanapkę, na słodziak. Szkoda, że ja jem, słuchajcie, więcej, więc to nie dla mnie ten mały pojemnik. Tak. A tu mamy taki zestaw, patrzcie, suszarkę razem ze szczotkami, zmywakami. I to kosztuje 20 zł. O. I patrzę, słuchajcie, ja ostatnio wzięłam taki, ale ten jest chyba fajniejszy, bo jest mniejszy. O wiele mniejszy. Jeszcze raz, jaka cena tego? 20 zł. No fajny. Mamy, słuchajcie, też takie ciekawe koszyczki ładne
i cena na przykład tych to 6 zł. Takie przezroczyste. Więc dużo jest, słuchajcie, takich rzeczy organizacji kuchni. Ten większy cena 7 zł. O. No i mi się, słuchajcie, niezmiennie podoba to, że to po złożeniu zajmuje tak mało miejsca, a patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć macie takich pojemników, które zajmują mało miejsca. I tu mamy za 25 takie, słuchajcie, wielkości. Każdy coś znajdzie, słuchajcie, dla siebie, jeśli chodzi o przechowywanie. Bo widzicie, tego jest bardzo dużo, nawet jest takie, słuchajcie, na jogurt i żeby wziąć jakieś owoce czy chrupki, fajna rzecz, 4 zł. O. No i takie malutkie do przechowywania, ale dla mnie to makaronu nie za bardzo, to jest strasznie małe. Ale jakieś orzechy. I tutaj taka miska zwykła. I cena 10 zł. I tak to się wszystko prezentuje. I jeszcze mamy takie ciekawe wyciskarki do cytryn, bo mają od razu, słuchajcie, kubeczek 7 zł, ale dla mnie to jest bardzo delikatne. To nie dla mnie, kochani. Ja mam takie coś, co się sprawdza i na cytrusy, i na cytrynę, więc bardziej uniwersalne. No i coś zobaczę do robienia kostek. Bo teraz, słuchajcie, jest moda na kawę mrożoną. O! I cena 5 zł. I może sobie kupię takie coś i zrobię kawę mrożoną z tonikiem. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. No i tak to się wszystko, słuchajcie, prezentuje. Jeszcze was raz zachęcam do polubienia mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I tak wam, słuchajcie, pokażę, że są jakieś takie fajne rzeczy dla zwierzaków za 10 zł. O, takie ale poduszeczki. Myszy po 8, fajne. A tutaj taką mamy pizzę czyszczącą za 10. Tutaj mamy takiego pączka za 10. I tu mamy taką piękną małpę za 15. O. I tu taki sznur, słuchajcie. Oj, upadł mi. Ale jestem ciekawa ceny, wiecie? Bo może ktoś się skusi. Ale za mały jest. No. Fajne, słuchajcie, są te zabawki. Ta mysz jest słodka za 8. Kochani, na tym kończę ten film. Subskrybujcie, lajkujcie. Życzę wam cudownego dnia i do następnego. I zostawcie jakiś komentarz, uśmiech, serduszko. Będzie mi bardzo miło. Lub coś napiszcie, czy coś fajnego kupiliście ostatnio w Pepco. Na razie, cześć.